Zamach stanu w Rosji bardzo prawdopodobny. Joe Biden z zakazem wjazdu do Rosji. Włochy i Niemcy będą płacić w rublach. Rekordowa podwyżka płacy minimalnej. Piękne Ukrainki podbijają serca mężczyzn. Zapraszamy do sieciówki, przeglądu gorących informacji popularnych mediów. Portal Interia donosi, że prawdopodobieństwo zamachu stanu w Rosji jest większe niż przed wojną. Jeżeli rosyjska armia będzie nadal ponosiła straty, wówczas generałowie mogą zacząć konspirować, uważa Anna Unichalzing, który zbadał około 500 zamachów stanu na całym świecie. Według autora książki przejęcie władzy ryzyko dla Władimira Putina będzie rosło wraz z problemami związanymi z wojną na Ukrainie oraz coraz ostrzejszymi sankcjami Zachodu. Wprawdzie rosyjski prezydent wyeliminował swoich głównych konkurentów i zamach stanu jest mało prawdopodobny, to jednak po agresji na Ukrainę sytuacja się zmieniła", twierdzi Singh i dodaje, że w dłuższej perspektywie pozycja obecnego gospodarza Kremla może być zagrożona. Jeżeli armia będzie nadal ponosiła straty, wówczas generałowie mogą zacząć konspirować, uważa naukowiec. Natomiast generał Kuryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego, nie ma wątpliwości, że zamach stanu w Rosji jest nieunikniony. Powiedział on niedawno w wywiadzie dla brytyjskiej stacji telewizyjnej Sky News, że Putin jest bardzo chory i w bardzo złym stanie psychicznym i fizycznym, i nie ma możliwości powstrzymania nadchodzącego zamachu stanu. Optymizmu Budanowa nie podziela natomiast Mark Galeotti, brytyjski ekspert do spraw Rosji. To jest raczej próba zasiania podziałów w rosyjskiej elicie, bo jeżeli Kijów naprawdę myśli, że pucz jest nieuchronny, to milczenie byłoby w ich najlepszym interesie, powiedział Galeotti. Prezydent USA Joe Biden ma zakaz wjazdu do Federacji Rosyjskiej, podaje wirtualna Polska. Los Bidena podzieli w sumie 963 obywateli amerykańskich, w tym także sekretarz stanu Antony Blinken i szef CIA William Burns. Decyzja Kremla to odpowiedź na nałożone wcześniej przez Waszyngton sankcje wobec Moskwy. Zakaz wjazdu mają charakter symboliczny, ale są częścią stale pogarszających się stosunków między Rosją a Stanami Zjednoczonymi od czasu inwazji rosyjskiej. Kolejne zakazy wjazdu na Nałożono również na Kanadyjczyków. Na liście osób objętych sankcjami nie brakuje niespodzianek. Sankcjami objęty został m.in. znany amerykański aktor Morgan Freeman. Posunięcie to jest reakcją na fakt, że Waszyngton razem z Ottawą dodały do listy osób objętych sankcjami dwie dorosłe córki rosyjskiego dyktatora Władimira Putina. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji stwierdziło, że rosyjskie kontrsankcje mają na celu zmuszenie władz Stanów Zjednoczonych do zmiany zachowania poprzez uznanie nowych realiów geopolitycznych. Politycznych, napisał resort dyplomacji w oświadczeniu. Na stronie Manej.pl czytamy: Niemcy i Włochy w rozmowach z Unią Europejską miały ustalić, że będą otwierać konta rublowe, aby nadal kupować rosyjski gaz bez naruszania sankcji wobec Moskwy, pisze agencja Reuters. Zdanie brukselskich dyplomatów, wytyczne Komisji Europejskiej w tej kwestii są celowo niejednoznaczne, aby umożliwić dalsze kupowanie rosyjskiego surowca. Państwa takie jak Polska, Bułgaria i Finlandia odmówiły spełniania żądań Moskwy, aby płatności za gaz były dokonywane przez konta rublowe w Gazprom Banku. Dlatego dostawy surowca do tych krajów zostały zamknięte. Inne państwa członkowskie niechętnie jednak skłaniają się do działań, które mogą skutkować utratą dostaw rosyjskiego gazu, istotnego do ogrzewania domów i zasilania fabryk, pisze Reuters. Agencja wskazuje, że dyskusja na temat żądań Rosji, by zagraniczni nabywcy płacili za gaz w rublach, przetestowała determinację europejskich rządów, by zająć twarde stanowisko wobec Moskwy w sprawie wojny na Ukrainie. Zdaniem dyplomatów wytyczne Komisji Europejskiej w tej kwestii są celowo niejednoznaczne, aby umożliwić krajom otwieranie kont rublowych i dalsze kupowanie rosyjskiego gazu. Można odnieść wrażenie, że jak zwykle pozostawiono otwartą furtkę do prowadzenia biznesu, powiedział agencji Reuters jeden z brukselskich dyplomatów. Dodał, że gdyby niektóre kraje otworzyły konta w rublach, a inne tego nie zrobiły, mogłoby zagrozić to podważeniem jedności Unii Europejskiej wobec Rosji. Stworzono pewien rodzaj twórczej niejednoznaczności. Celem tego było stworzenie wystarczającego obszaru dla wszelkich różnych interpretacji, potwierdził drugi dyplomata odnosząc się do wskazówek Komisji Europejskiej.

Związkowcy Solidarności wysłali pismo do Ministerstwa Finansów, w którym proponują wzrost pensji w 2023 roku. W odpowiedzi na galopującą inflację strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego, którą reprezentują NZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, złożyła do Ministerstwa Finansów propozycję wynagrodzeń, która miałaby wejść w życie od stycznia 2023 roku. Czytamy w komunikacie związkowców. Proponowane zmiany miałyby objąć całą gospodarkę narodową, czyli wszystkich zatrudnionych, państwową sferę budżetową, wliczając także emerytów i rencistów. Minimalne wynagrodzenie powinno wzrosnąć od 1 stycznia 2023 roku o 16,28%, a od 1 lipca tego samego roku o kolejne minimum 7,15%. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2022 roku, zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022, podano w komunikacie. Rada Ministrów, zgodnie z przepisami, ma do 15 czerwca obecnego roku przedstawić Radzie Dialogu Społecznego oficjalną propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej na przyszły rok. Fakt.pl pisze o miłości między młodą kobietą z Ukrainy i brytyjskim mężczyzną, który wraz z żoną przyjął jasnowłosą 22-latkę pod swój dach. Na stronie portalu Fakt czytamy. Serce nie sługa, mówi stary jak świat powiedzenie. O tym jak dużo jest w tym prawdy przekonał się 29-letni Brytyjczyk Tony Garnett. Mężczyzna oraz jego żona wspaniało wspaniałomyślnie przyjęli pod swój dach 22-letnią Ukrainkę, która uciekła do Anglii przed wojną. Wystarczyło zaledwie 10 dni, by blond włosa piękność rozgościła się nie tylko w domu, ale także w sercu statecznego ojca rodziny. Na początku nic nie zapowiadało, że wspaniałomyślny gest Brytyjczyków całkowicie wywróci ich życie do góry nogami. Jak donosi The Sun, rodzina była bardzo poruszona losem Ukraińców zaatakowanych przez Rosjan. Tony w rozmowie z gazetą wyznał, że chciał postąpić właściwie. Z relacji mężczyzn wynika, że blond włosa Sofia była pierwszą osobą, która skontaktowała się z nim na Facebooku. Ogarnięty współczuciem 29-latek nie wahał się długo i w odpowiedzi zaproponował jej zakwaterowanie. Lorna nie była tak entuzjastycznie nastawiona do przyjęcia uchodźczyni w naszym domu, ponieważ oznaczało to, że musiała zamieszkać z nią w jednym pokoju, opowiadał Tony. Ostatecznie kobieta dała się przekonać i wkrótce piękna 22-latka stanęła w drzwiach jej domu. W rozmowie z The Sun młoda Ukraińka wyznała, że ojciec rodziny skradł jej serce jak tylko go zobaczyła. Sofia szybko zyskała sympatię dwójki dzieci małżeństwa, dziewczynek w wieku 6 i 3 lat. Nie udało jej się jednak zaskarbić takich samych uczuć ze strony pani domu. W miarę upływu czasu Sofia zaczęła dołączać do Tony'ego na siłowni, a potem rozmawiali w jego samochodzie. W domu natomiast dochodziło między nimi do fizy zbliżeń. Żona to niego najwyraźniej czuła podskórnie, że coś jest na rzeczy. Atmosfera między dwiema kobietami z dnia na dzień gęstniała, a punkt kulminacyjny nastąpił w momencie, gdy doszło między nimi do gwałtownej kłótni. Zalana łzami Sofia powiedziała, że nie może już mieszkać w tym samym domu co Lorna. Wówczas Tony zrozumiał, że on też nie może. Jego serce mówiło mu, że nie byłby już w stanie żyć bez kobiety, którą znał od 10 dni. Tony wyznał w rozmowie z Desan, że coś w nim kliknęło. Ogarnięty szaloną miłością do młodej Ukrainki, postawił żonie ultimatum: jeśli ona idzie, ja też idę, oznajmił. Lorna najwyraźniej nie zatrzymywała dziewczyny, bo para spakowała swoje torby i wyprowadziła się do rodziców Toniego. Teraz zakochani szukają nieruchomości, w które będą mogli uwić własne gniazdko. Nigdy tego nie planowaliśmy, to nie było zaplanowane i nie chcieliśmy nikogo skrzywdzić tłumaczy ojciec dwójki dzieci na łamach. Brytyjczyk po tym, jak zakończył swój dziesięcioletni związek z Lorną, wyznał, że ma wyrzuty sumienia i za nic nie wini swojej żony. Przyszłość planuje jednak z piękną Sofią.